Znajdujemy się w Jabłonnej, w kompleksie pałacowym. Będziemy dzisiaj grali sceny, w których Karkowski, czyli moja postać, spotyka Rainera, granego przez Piotra Adamczyka. I jest to niezbyt miłe spotkanie dla Karkowskiego, który ucieka przed przeszłością, a Rainer tą niechlubną przeszłością jego również jest. Karkowski to jest były konfident SS, który ma parę grzechów na sumieniu i na którego jest wyrok śmierci wydanej. On oczywiście stara się uciec i to mu się bardzo skutecznie udaje przez właściwie całą serię. Jest to zły człowiek po prostu. Natomiast ta osobowość to tyle fajna, też w rozmowie z reżyserem szybko doszliśmy do tego wniosku, że to jest człowiek, który bardzo lubi być w stanie niebezpieczeństwa, że tego mobilizuje. Dlatego jest tak niebezpieczny i dlatego tak ciężko go ująć. Proszę bardzo, będzie próba. Ja gram agenta amerykańskiego, agenta wywiadu, który przyjeżdża do Warszawy w poszukiwaniu znanego fizyka, no i niemieckiego, i łapie kontakt z Celiną, która mu pomaga jakby w znalezieniu tej osoby. Pojawia się wątek, no powiedzmy, takiego rodzaju napięcia między wywiadami radzieckim i amerykańskim. Nie jest to jakoś specjalnie rozbudowane, mam wrażenie, no ale coś takiego rzeczywiście jest. Wczoraj miało miejsce strzelanina, a w pobliżu hotel morderstwo. Prowadzimy śledztwo w tej sprawie, dlatego chcemy porozmawiać z każdym gościem hotelu. Krupski, postać, którą mam przyjemność grać, jest nie do końca przyjemnym człowiekiem, jak sama, że tak powiem, funkcja, którą zajmuje, na to wskazuje, no jest funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. Fantastyczny spokój wprowadza reżyser Michał Rosa, mnie się z nim fantastycznie współpracuje, daje szansę, że tak powiem, coś tam pokombinować, powybierać, że tak powiem, coś może pozmieniać, połamać i coś tam udaje nam się, że tak powiem, razem uskrobać, jak ja to mówię, z tego Krupskiego, takim może brzydkim językiem, ale to tak jest. Godność mojej postaci to Szewczuk. Jest to, jak pan reżyser Michał Rosa powiedział, bardzo tajemnicza postać, która tutaj troszkę namiesza. Będzie wchodziła w interakcję z ludźmi, którzy będą chcieli, że tak powiem, chwilowo lub na dłużej zamieszkać w hotelu, gdzie jestem recepcjonistą. No i na pewno będę starał się im pomóc w taki sposób, żeby byli zadowoleni, albo żeby byli zadowoleni zwierzchnicy, którzy też starają się ugościć tych ludzi. Rzadko mam możliwość grania w tak zwanych filmach kostiumowych, bo na co dzień raczej tak nie chodzimy. Więc bardzo ciekawe doświadczenie i fajna jak zwykła ekipa, więc jest okej.